przyglądający się zawodom oszczepniczek Adolf Hitler życzy sobie pogratulować im zwycięstwa osobiście. W efekcie pani Maria jako jedyna zawodniczka berlińskiej olimpiady zostaje zaproszona do loży kanclerza III Rzeszy. Do Polki, której uroda bez wątpienia go zachwyciła, mówi: gratuluję małej Polce i życzę mistrzostwa świata. Odważna z natury Maria ripostuje po niemiecku, iż wcale nie czuje się mniejsza od niego, czym wywołuje ogólny śmiech. Bitna odpowiedź wprawia natomiast w zakłopotanie obecnego na spotkaniu ministra propagandy Josefa Goebbelsa, który szybko dokonuje cenzury jej wypowiedzi, w efekcie czego wkrótce niemiecka prasa donosi, że Hitler pogratulował małej Polsce, bo on miał 1,60 m w czapce, a ja 1,66 m wzrostu. Więc był ogólny śmiech. Wspominała po latach Polka, która postawiła się Hitlerowi. Witam wszystkich. Zimowe Igrzyska Olimpijskie to szczególne wydarzenie śledzone na całym sportowym świecie. Korzystając z okazji tego wyjątkowego czasu, jakim są zimowe zmagania sportowców, chciałbym przypomnieć postać wyjątkową z letnich igrzysk, Marię Kwaśniewską, oszczepniczkę nazywaną Małą Polką, która zakpiła z Hitlera. Podczas Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w sierpniu 1936 roku, w trakcie wręczania medali oszczepniczkom, dwie z nich pozdrowiły Hitlera charakterystycznym gestem uniesionej dłoni. Trzecia, z polskim godłem na piersi, tylko się uśmiechnęła. Z Berlina wróciła z brązowym medalem, a także z tytułem Miss Olimpiady i przede wszystkim z słynnym zdjęciem z Hitlerem, które odegra szczególną rolę w 1944 roku. Maria Jadwiga Kwaśniewska-Mejlszewska przyszła na świat 15 sierpnia 1913 roku w Łodzi jako jedyna córka Jana i Wiktorii z Kozłowskich. Tak wspominała po latach swoje dzieciństwo: bardzo krótko trzymano mnie w domu.
Byłam jedynym oczkiem w głowie rodziców i starszych braci, ale dyscyplina była przeogromna. Punktualność powrotów do domu, żadnego pałętania się wieczorami po mieście. To były rzeczy oczywiste. Sport lubiła od dziecka, ale na poważnie zainteresowała się nim podczas nauki w gimnazjum żeńskim w Łodzi. Pasję tę rozbudził w niej nauczyciel wychowania fizycznego, którym był nie kto inny jak sam Ludwik Szumlewski, późniejszy lekkoatleta, trener i speaker radiowy. To on odkrył w niej sportowy talent i wziął pod swoją opiekę. Maria zaczyna trenować skok w dal, a także gry zespołowe. Na trzecich Światowych Igrzyskach Kobiet w Pradze w 1930 roku. Zdobywa dla Polski drużynowo-brązowy medal w koszykówce kobiet. Lato 1936 roku to czas 11 letnich Igrzysk Olimpijskich w Berlinie, określanych również brunatnymi igrzyskami. Pomimo wielu protestów ze względu na rządzących Niemcami reżim nazistowski, olimpiada dochodzi do skutku. Polska wysyła do Niemiec 144 sportowców, w tym 17 kobiet. Jedną z najmłodszych w tym gronie jest śliczna 23-letnia łodzianka Maria Kwaśniewska. ...21 metrów i 80 centymetrów, zajmuje trzecią lokatę i zdobywa brązowy medal dla Polski. Breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I need time to heal, the pain makes it real. I don't wanna feel, I just wanna kill. The bad thoughts I feel, a good thought is real. I'm just lost to feel, I'm just lost to feel. I need time to heal, I can't steer the wheel. Cause this drive it heals, and it gives me chills. A nice road it feels, I slip off the field. And crash all the steel, will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji.
Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Uwaga! Nadchodzi. Ko ma 47. Lo ta 23. Ko ra 18. Halo, halo? Czy nas słyszycie? To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Braterskie pozdrowienie przesyłamy żołnierzom polskim walczącym na Helu i wszystkim walczącym gdziekolwiek się jeszcze znajdują. Jeszcze Polska nie zginęła. Niech żyje Polska! Przez wiele lat dostawała z Niemiec listy z prośbami o autograf. Mówiła, że ją to denerwuje, bo straciła rodzinę na wschodzie. Jak sama mówiła, Stalina powiesiłaby razem z Hitlerem na szubienicy. Zdjęcie z wodzem Niemiec miało jednak odegrać wielką rolę w życiu Marii Kwaśniewskiej. Mówiła, że 2 września 1939 roku wróciła do Warszawy. Wcześniej trenowała we Włoszech, była faworytką do wyjazdu na igrzyska. Gdy pani Maria podejmuje decyzję o powrocie do kraju. Tak wspomina po latach ten moment, mogłam zostać. Wszyscy mnie do tego namawiali, ale ja nie chciałam. Na granicy w Zebrzydowicach patrzyli na mnie trochę jak na wariata. Tabuny ludzi wyjeżdżały z kraju, a ja wracałam do Warszawy, chociaż nie bardzo miałam czym i jak. W przeciwieństwie do wielu Polaków, którzy starali się jak najszybciej opuścić ogarnięty wojną kraj, pani Maria wraca do płonącej Warszawy. Ponieważ ma prawo jazdy i ukończony kurs sanitarny, po śmierci kierowcy sama kieruje sanitarką na Wybrzeżu Kościuszkowskim. Wyciąga z gruzów i transportuje do szpitali rannych polskich żołnierzy po bombardowaniu. Za tą pełną odwagi postawę prezydent Stefan Starzyński, jeszcze przed kapitulacją miasta, odznacza ją Krzyżem Walecznych. 1 sierpnia 1944 roku wybucha w Warszawie powstanie, a już 6 sierpnia Niemcy zakładają dla wypędzanych warszawiaków obóz przejściowy w Pruszkowie. Niemcy za powstanie warszawskie bombardują miasto i zrównują je w 90%. Pani Maria zamieszkała w Podkowie Leśnej. Mieszkańcy wypędzeni ze stolicy byli kierowani między innymi do obozu w Pruszkowie. W ciągu pół roku trafiło tam około 400 tysięcy ludzi. W Pruszkowie dzielono ludzi na tych, co trafią do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu czy na roboty do Niemiec. Wtedy zadziałała magia zdjęcia z Hitlerem. Ponieważ pani Maria ma doświadczenie w pracy sanitariuszki, zostaje zatrudniona jako pielęgniarka w komisji lekarskiej obozu przejściowego Gulag 121. Zadaniem komisji, której przewodzi stabsarzt Adolf Konik, jest selekcja przybyłych pod kątem ich przydatności do pracy. Każdy z wypędzonych warszawiaków musi przed nią stanąć. Zatrudnione w niej polskie pielęgniarki i tłumaczki używają różnych sposobów, aby wyciągnąć z transportów jak największą liczbę osób. Tak ten czas wspominała. Potrafiliśmy się znaleźć w chwili zagrożenia naszego kraju, bo oto potem przyszedł bilans. Ja już nie mówię o tym za długo, by opowiadać, jak człowiek przeszedł te ciężkie czasy, trudy i tak dalej, ale w czasie powstania warszawskiego, ja mieszkałam w Podkowie Leśnej pod Warszawą, była cicha oaza, wojska tam na razie nie docierały, ale
obóz przejściowy, ciężki obóz, jeden z najcięższych w Pruszkowie, był właśnie kilka kilometrów od mojej Podkowy Leśnej. I tam potrafiłem się znaleźć. Pani Maria ratowała z obozu tych, których życie jest najbardziej zagrożone. Są to osoby trafiające przede wszystkim do hali numer 6 byłej parowozowni. Obóz mieścił się na terenie byłych warsztatów kolejowych. Udaje się wyprowadzać ich dużymi grupami, przedstawiając jako członków rodziny. Pewnego dnia udaje jej się wyprowadzić nawet 150 osób. Przepustką do wolności okazuje się pokazywane przez Marię wartownikom jej słynne olimpijskie zdjęcie. Tak opisuje to po latach: pokazywałam przy bramie tą moją fotografię z Hitlerem. Żandarmi traktowali ją jak Auschwitz. Bili w czapę i przepuszczali mi transport. Pośród ponad 4000 uratowanych przez Marię osób są poetka Ewa Szelburg-Zarembina, pisarz i scenarzysta Stanisław Dygat, Wanda Jasieńska, matka naszego przyszłego złotego medalisty z Monachium w 1972 roku w pchnięciu kulą, Władysława Komara. Wszyscy trafiają do jej domu w Podkowie Leśnej, który ona sama nazywa drugim obozem przejściowym. Niestety po miesiącu ta nadzwyczaj liczna rodzina wzbudza zainteresowanie Niemców i Maria, zagrożona aresztowaniem, musi zaprzestać swojej działalności. Samą fotografię zaraz po wojnie zniszczy, aby nie przypominała jej dłużej berlińskiej olimpiady. Natomiast inne pamiątki, w tym swój olimpijski brązowy medal, przekazała Muzeum Sportu i Turystyki w Łodzi. Po wojnie wraca do sportu, chociaż zdaje sobie sprawę z tego, że wojna zabrała jej najlepszy czas do trenowania i osiągania sukcesów. Mimo to w 1945 roku zostaje jeszcze raz mistrzynią Polski w rzucie oszczepem, bierze również udział w kilku meczach polskiej reprezentacji koszykówki kobiet. Ze sportem żegna się w sierpniu 1946 roku na Mistrzostwach Europy w Oslo. Nadal jest aktywna w sporcie, działa w Polskim Związku Lekkiej Atletyki i Polskim Komitecie Olimpijskim i opiekuje się sportowcami, reprezentantami Polski w Ośrodku Sportu w Spale, gdzie park nosi dzisiaj jej imię. Zanim komukolwiek śniło się o Aleksandrze Kwaśniewskim i jego małżonce, ktoś o tym samym nazwisku był w Polsce pierwszoplanową postacią. Z tą tylko różnicą, że Maria Kwaśniewska nie pokazywała, jak jeść bezę, dobierać właściwą biżuterię albo układać sztućce na przyjęciu. Nieczęsto zdarzają się sportowcy tak utalentowani i wszechstronni jak pani Maria Kwaśniewska, polska lekkoatletka, brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w Berlinie. 14-krotna mistrzyni Polski między innymi w skoku w dal, trójboju i pięcioboju. Reprezentantka Polski w siatkówce i koszykówce. Ryzykowała życiem. Uratowała setki ludzi. Bez cienia przesady. Jej życie to gotowy scenariusz na znakomity film.
pani Maria pozostała aktywna do końca życia. Gdy była już w podeszłym wieku, nadal można ją było zobaczyć biegającą w ogrodzie saskim. Odeszła 17 października 2007 roku, dożywszy 94 lat. Spoczęła na powązkach wojskowych. Wiele lat po jej śmierci, myśląc o pani Marii Kwaśniewskiej, widzimy zdolną, wszechstronną sportsmenkę, uroczą, tryskającą szczęściem kobietę, ale przede wszystkim gorącą patriotkę, dla której ojczyzna i chęć niesienia pomocy potrzebującym była istotą życia. Do końca swoich dni twierdziła, że tak została po prostu wychowana i nie mogła postępować inaczej. To właśnie z domu wyniosła przekonanie, że żyje się dla innych, a nie dla siebie. Przekonanie, które dzisiaj, w nastawionym konsumpcyjnie społeczeństwie, wywołuje nierzadko śmiech lub co najmniej zdziwienie. Jej życiową postawę najlepiej zrozumiemy, kiedy posłuchamy jej własnych słów, wypowiedzianych pod koniec życia. Przede wszystkim kocham ludzi. Ludzie nie są doskonali, bywają źli i co z tego? Mamy stać i patrzeć, jak zło zwycięża? Mamy żyć wyłącznie własnymi sprawami, robić szmal, kariery i nie przejmować się innymi, ludzką biedą, ludzkimi nieszczęściami? Przenigdy. Nie na tym polega życie. Własnym przykładem można zdziałać wiele, więcej niż nam się zdaje. Człowiek ma rozum, żeby myśleć, i serce, żeby kochać. Tylko wtedy jest pełnym człowiekiem, żyje pełnią życia. Maria Kwaśniewska Mejlszewska, 1913-2007. Polka, która postawiła się Hitlerowi. I żyła pełnią życia. Nie wiem, jaki powód był, to już mogą powiedzieć ci bezpośredni świadkowie, że zostałam wyróżniona na one czasy zaproszeniem jako jedna, jedyna zawodniczka spośród wszystkich, a przecież byli czterokrotni mistrzowie olimpijscy, medaliści jak Jesse Owens, czy nawet medaliści złoci niemieccy. Była pani najładniejsza. Ja nie wiem, ja się nie oceniam. No prawdopodobnie dlatego, że byłam ładnym zjawiskiem na stadionie i nie muszę się tego wstydzić, no bo taka była ocena. Ale jeżeli chodzi o przyjęcie mnie przez Hitlera, to pamiętam tylko swoje, jak gdyby, odpowiedź jemu. On zapytał mnie po niemiecku, ja tyle, ile tam w Łodzi, w mojej rodzinnym mieście, osłuchana z niemieckim językiem, ale na tyle, prawda, znałam ten niemiecki, pyta mnie, składa mi gratulacje jako małej Polce i gratulieren die kleine Polin Mariu. Ja pytam, dlaczego ja nie jestem taka mała, ja jestem nawet wyższa od pana. I to ukazało się w całej prasie niemieckiej jako ewenement, prawda, dowcipu tej młodej Polki, która w ten sposób dla mnie i tutaj Hitler chciałbym jako taki nie przedstawiał żadnych wielkich wartości. Chciałbym pani powiedzieć.